Muślina - Roztocz. Bez normalnego połączenia drogowego i kolejowego rozwój tej części Polski i tej części województwa jest po prostu niemożliwy. My to wiemy i przykładamy wiele wagi właśnie do tego. Problemem potężnym, jaki mamy, i to wszędzie, w każdym miejscu naszego województwa, to są drogi powiatowe, po których nie da się już jeździć. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Oczywiście my mamy jasność co do tego, że my mamy wpływ na drogi krajowe i na inwestycje krajowe poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poprzez PKP, PLK i inne spółki polskich kolei, bo to jest domena rządu. Drogi powiatowe to jest domena samorządu powiatowego. Kwestia samorządu powiatowego to jest w ogóle kwestia na inną dyskusję, bo w moim przekonaniu osobistym, powiat jest do likwidacji. Powiat nie spełnia pokładanych w nim nadziei i nie realizuje swoich zadań. To widać dokładnie po drogach. Jeżeli zdecydowana większość budżetu starostwa powiatowego idzie wyłącznie na wynagrodzenia pracowników administracji, to po co nam ta jednostka samorządu terytorialnego? To jest zawracanie gitary. To jest zawracanie gitary. A jednocześnie macie Państwo włodarzy w powiecie, niektórych takich, którzy rządzą nawet od 1998 roku, i drogi, które nie zepsuły się w zeszłym roku, tylko drogi, które się psuły przez ostatnie kilkanaście lat. I dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają. Dziura na dziurze, przełom na przełomie, znaki 30 na godzinę, bo inaczej można by było sobie urwać samochód. Poprawiony został, proszę Państwa, i w tym momencie podejmowana jest decyzja ostateczna. Poprawiony został program, te tak zwane schetynówki, czyli program rozbudowy i modernizacji infrastruktury gminnej i powiatowej. Poprawiony został dlatego, że poprzednie kryteria, które funkcjonowały, po pierwsze były niekorzystne dla małych gmin i generowały problemy w składaniu wniosków. Krótko mówiąc, kazały wójtom czy starostom robić takie rzeczy na drogach, które gdzieś w pole, że na przykład trzeba było zrobić w polu przejście dla pieszych, prawda, albo chodnik, bo inaczej droga nie uzyskiwała odpowiedniej punktacji, jak nie uzyskiwała odpowiedniej punktacji, to nie uzyskiwała finansowania z tego programu schetynówki. Ale program schetynówki, czyli program rozbudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, to jest część tylko z pieniędzy, z których można korzystać, z której starostowie i wójtowie korzystają. Powiat zamojski co roku dostaje te pieniądze. Natomiast tych pieniędzy jest zdecydowanie za mało w tym programie, zawsze było zdecydowanie za mało. Natomiast z jednej strony niedofinansowanie powiatu, z drugiej strony niezaradność tych włodarzy, którzy stoją na czele dzisiaj wielu powiatów w województwie lubelskim, doprowadziła do tego, co obserwujemy. Jest również taka sytuacja, że w wielu przypadkach, ja akurat nie twierdzę, że tutaj, ale w wielu przypadkach daje się zauważyć, skąd pochodzi starosta. Bo tam, skąd pochodzi starosta, drogi wyglądają jakby lepiej, a pozostałe części powiatu jakby gorzej. Ale to jest taka prawidłowość, którą ja zauważam w niektórych miejscach w województwie lubelskim. Trwają prace nad tym programem, tak żeby te kryteria rzeczywiście poluzować zdecydowanie. Mój postulat, mam nadzieję, że też będzie zrealizowany, to jest postulat taki, żeby docenić w szczególności małe gminy. Małe gminy, których nie stać teraz na to, żeby dołożyć 50% do wartości budowy drogi, żeby zróżnicować to dofinansowanie w ramach tej powiatowej rozbudowy tej gminnej powiatowej infrastruktury drogowej, zróżnicować w zależności od wielkości gminy. Nie od zasobności, bo zasobność to jest różna rzecz. Jeden się dobrze prowadzi, drugi się nie dobrze prowadzi. Nie możemy teraz według zasobności dofinansować. Ale wielkość gminy już decyduje o tym, czy gminy stać na coś, czy nie stać. Są gminy, zwłaszcza w województwie lubelskim, które są bardzo rozległe, niezbyt zaludnione, w związku z tym mają niewielkie budżety, a potężne potrzeby drogowe. Ja na tę chwilę tyle, a później będę sobie odprowadzał.